Siemanko ludzie, z tej strony Premox z kanału Nie ma lipa, witam w kolejnym odcinku z gry Need for Speed Heat i zaczynam odcinek z misją kampanii dla Anny pod tytułem Propozycja. Gdzie on jest? Wystawił nas? Hej! Super, jeszcze tego nam trzeba. Czekaj, te SMS-y... To nie ona, co? Zaraz się dowiemy. A tam pieprzyć to. Nie chcesz odzyskać auta? Chyba nie, Torres. Widzieliśmy was z kasą i wiemy wszystko o waszych przekrętach. Chcesz z nami pogrywać? Przemyśl to. Ten numer, który wykręciliście, to błąd. Nie pomyśleliście, czyja to forsa? Bo ten ktoś jest teraz mocno wkurzony. Kto? Nie kto. Nie będziemy z nią gadać. Frank Mercer. Chce was znaleźć i zabić. Ta? To wybieraj mniej ruchliwe miejsca. Myślisz, że po to tu jestem? Ja tego nigdy nie chciałam. To przegięcie. On też przegiął. Trzeba go powstrzymać. To nie twoja robota? Złożę raport i co dalej? Myślisz, że nie ma ludzi, którzy go kryją? Od środka nic nie zdziałam, ale wy nie spodziewa się. Słuchaj. Tak mi przykro, że twój szef jest dupkiem. Ale chyba nie skorzystamy. Dzięki. Co z bratem? Też tak myśli? Hej, zaraz, zaraz, zaraz. On nie ma z tym nic wspólnego. Rozumiesz? Słuchaj. Ta sprawa nie zniknie. Rozumiesz? A ja nie mogę go wiecznie zwodzić. Musicie działać i to szybko. To jedyne wyjście. To co robimy? Teraz musimy się pożegnać. Wyślę wam namiary. Co? Po co? Wiozą towar. Sami zobaczycie. Reszta to wasza rzecz. Ciekawe. Fajne to jest w ogóle to, że chociaż na cutscenkach tutaj są ci ludzie na ulicach, a tak to lipa. Dobra, mam wiadomość. To chyba przy porcie. Przyjdź jak najszybciej. Gdzie jedziesz? Chcę dowiedzieć się wszystkiego o Torres. Musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. No to jedziemy tam. To daleko? O kurde, widzę, że chyba daleko będzie. Zgodnie z prawem. Dobra, jedziemy. Na razie, jeżeli chodzi o te misje dla tej rośliny tam, co ona ma off-roady nam oferuje, to szczerze, ja na razie się w to nie będę bawił. Próbowałem teraz przez nagrywania za pierwszym razem tego odcinka. Tu po pierwsze, nie mam auta w ogóle pod off-road żadnego, a po drugie... Podobno nadal jest na wolności. Martwi się? A ty nie? Jest niebezpieczna, my nadepnęliśmy mu na odcisk. Jeśli nie jest głupi, nie będzie nam przeszkadzał. Mądry to on na pewno nie jest. Że Mercer wziął go na przejażdżkę. Na bagnach Grenada roi się od aligatorów. A, ciekawe jak smakuje głupota. Ja po prostu nie mam żadnego auta pod offroad, a tam jest po prostu ciężko się jedzie na tym offroadzie, trzeba przyznać. Tak jak to miał miejsce w paybacku i paybacku. Mówię jak tam wolę ogół w levele. Proszę o podobanie teraz. I szczerze, to ta Mazda chyba najlepiej się na razie prowadzi z tych moich wszystkich aut pod tuningu takim lepszym.
każdej na auto po tym lepszym tuningu coś zaczęło strasznie, strasznie się prowadzić po prostu, aby ważyło z 3 tony dosłownie. A tą Mazdą, jak teraz widzę, to się steruje całkiem fajnie, nie? Tylko problem jest taki, że niestety ma troszkę słabsza ściągę. No nie ukrywajmy, domyślnie pewnie twórcy planowali, że to auto będzie tylko i wyłącznie pod drift robione. Dlatego tak jest, jak, a nie inaczej, nie? Da się teleportować do tych wyścigów, jak to miało miejsce na przykład w Most Wantedzie. Mogli się sobie na szybko wybierać wyścig i nas teleportowało do niego. Trzeba dojeżdżać. Tak samo tylko do jednej krywki możemy się teleportować, a do reszty musimy dojeżdżać. A w nocy, jak się ścigamy, to w ogóle trzeba dojeżdżać. Nie może... Do żadnej kryjówki nie da rady teleportnąć się. To jest trochę też słabe, no ale drogo. Może za niedługo wyjdzie jakiś DLC z możliwością teleportowania się do wszystkiego i tak dalej, to wtedy będzie lepiej. Dojeżdżamy do misji. Wyścigawstwo będzie. Zgodnie z prawem. Misja dla Anny. Dobrze, że nie odebrałam. To była Jordan. Jest wkurzona. Co zrobiliśmy? Załatwiliśmy Shawa. Wszyscy o tym mówią. Zwróciliśmy uwagę. Zostańmy w jej centrum. Tak jest. Hej, tam, z prawej strony. Policja. Na co czekamy? Śledzimy. Oho, nie możemy się dać wykryć, a to się dzieje. Nie możemy go skupić. Więc idziemy za radiowozem? Co może pójść nie tak? Wszystko, wszystko może pójść nie tak. Nie możemy za blisko jechać. Wiemy, dokąd mamy jechać, za tym gliną? Nie, jak będziemy za blisko, myśmy tego nie pożałowali. To te podejrzenie będzie wzrastało. Chyba się zgodzisz, że nie wygląda to na miejsce, gdzie gliny często wystawiają mandaty, co? Poza tym pewnie jak wzrośnie te podejrzenie, to ono nie będzie opadać, tylko ono będzie jak już to wzrastać, tylko to tak słabo może być. Co oni robią? Nasz kolega chyba dostał jakieś klucze. Jak podjedziemy, to nas zobaczą. Spróbuj się wycofać tą samą drogą. Okej. Nie daj mu odjechać za daleko. Masz już coś na... Zmniejsz dystans, ucieka. Spokojnie, dogonię go. Postaraj się nic nie zniszczyć. Już dogonię go szybko. Ciekawe, czemu ludzie na to idą. Forsa, prestiż. Brzmi znajomo. Kruszwil. Wszystko jest miejsce i czas, wiesz? O-o, blisko. Zatrzymuję się. Zaparkuj tutaj. Dobrze, zrobiłem coś. Aha, tam mam zaparkowanie. Musimy być cicho. Zauważy nas. To wyłącz silnik.
Dobra, teren czysty, chodźmy. Ty i Lukas nie gadacie ze sobą? Nie. Wiadomo, wcześniej się kłóciliśmy. Ale nie tak. Oho. Chyba się odsunę na jakiś czas. A nie, jednak opada te podejrzenie. Myślałem, że będzie wracać tylko i wyłącznie. Wydawało mi się, że byli ze sobą blisko. O, stłuczka była, czy nie? Zatrzymuję się przed garażem. Zaparkujmy i poczekajmy. To chyba nasz cel. Będzie trzeba nieco przyspieszyć, żeby za nim nadążyć. Spokojnie, mamy dobry wóz, żeby to zrobić. Chyba znam właściciela tego F-40. Tak? Co się stało? Stało się to samo, co mnie. Konfiskują auto i potem przepada. Żadnego śladu. Też mam F-40. Przecież to nie jego auto. Właściciel zgłosił zaginięcie? Zgłoszenia też nie ma. Słowo przeciw słowu. A nasze słowo jest gównie warte. Raczej spieszy, bo się oddala za daleko. Oj, za blisko. Skręca w lewo. Trochę zwolni i śledź go dalej. Zatrzymaj się. No, wszystko wygląda bardzo legalnie. Przekonajmy się. Ciekawe, co to będzie teraz. Auta muszą być warte fortuny. Z niektórymi z nich się ścigałem. Jeszcze dialogi w tyle są po angielsku. Już się nie chciał po polsku robić. Tam komunikaty z radia znaczy. No, auto Anny chyba. Co one tutaj robią? Jasna cholera. Jest grubo. To bardzo. Grubo? Delikatnie mówiąc. Czy to... Ciszej. Niech to szlak. To z autem możesz się pożegnać. No to dupki. Trzeba było widzieć jego minę, jak załadowałem go na lawetę. Myślałem, że się rozpłaczy. Frank by to uwielbiał. Dobra, jestem Storres. Pieprzyć Mercera. Tak nie będzie. Chyba najpierw przydałby się plan. Jakiś wymyślimy. Kradniemy wóz. I uciekamy. Zapewne. Czy tam było BMW M3 GTR w tej lawecie? Albo podobny wóz, bardzo tam był. Aha, już skończyliśmy misję. 5000 repu i 23000 staliśmy hajsu. Fajnie. Typu nas do garażu. Też mamy jeszcze misję, czy to na razie tych misji to wszystko. To na razie wszystko. Więc w takim razie będziemy kończyć ten odcinek, bo wyszedł dosyć długo. Sprawda, tylko jedną misję zrobiliśmy. Anna nadal ze mną nie rozmawia. Więc jest tu raczej cicho. Ale myślę, że nie obrazicie się, jak będzie taki jeden krótszy odcinek. Więc jeżeli się wam spodobał, zostawcie łapkę, suba, dzwonek, jakiś komentarz możecie. A ja was zapraszam już na następny odcinek już jutro. Do zobaczenia.